chodzi o miejsca, które co prawda ręką zakonu krzyżackiego uczynione zostało, zatem wiąże się to również z historią naszego chrześcijańskiego zabiegania o Ziemię Świętą. A nade wszystko Zamek Niebie to miejsce, w którym dzierżyli starostowie polscy władzę nad tą częścią dawnego Kurfürsta Kniewskiego. Ja mam zaszczyt być potomkiem drugiego starosty Gniewskiego, pana Jakuba Kostki, który w latach 1466-1472 Zamkiem Gniewskim jako królewczyzną władał. Zebrawszy się dzisiaj, piękne damy, dostojni kawalerowie, pragniemy zabrać was w krótką podróż w przeszłość do czasów chluby polskiego męża. Do czasów, kiedy jazda, którą stworzył geniusz Polaków, nie miała sobie równych w całym świecie. Ba, rzekłby można, że nigdy nawet cywilizacja ludzka nie wytworzyła tak sprawnej kawalerii jak polska husaria. Ale żeby istotę owego husarskiego działania pojąć, najstarszym warto byłoby zacytować słowa sławnego wielkiego wodza, pana hetmana Jana Tarnowskiego, który w swoim dziele Rada Sprawy Wojennej pisał tak: do osiągnięcia zwycięstwa potrzebny jest wódz i żołnierz. Lepiej, jeśli wódz wem jest, a żołnierz jeleniem, niż by miało być odwrotnie. Zatem, gdybyśmy przejrzeli spisy owych lwów, to ujrzymy same najpiękniejsze piersi szlacheckiej Rzeczypospolitej, których to wystarczy chociażby kilku wymienić. Tych, którzy związani są chociażby z gniewem. Wiemy, że stacjonował tutaj jako młody porucznik husarski tuż przed bitwą pod Budyszewem 1577 roku pan porucznik, a później wielki hetman pokrywający Moskwę pod Kuszynem Stanisław Żółkiewski. Tak, to wielkie dzieło. Stawał pod gniewem hetman Stanisław Koniec Polski, który to gromił Szwedów w czasie wojny o Ujście Wisły. Stawał w gniewie wielki bojownik, aczkolwiek czasami gdzieś pobłądziwszy naprzeciwko władzy królewskiej stawał pan marszałek Jerzy Lubomirski. Stanął nade wszystko tu znany nam wszystkim regimentarz, wielki wojownik, do którego dzieła wojennego odwołujemy się w naszym hymnie, niż pan Czarniecki. Ale najważniejszą postacią dla każdego żołnierza gniewskiej husarii jest bez wątpienia kolejny starosta gniewski, najpierw hetman, od 1667 roku dzierżący władzę nad starostwem, a później król Jan III Sobieski, który w gniewie rezygnował aż do roku swej śmierci 1696 roku pańskiego. Zatem, patrząc na tych żołnierzy, którzy zaczynali swoją służbę jako prości żołnierze frontu husarskiego, to oni właśnie ujęli całą istotę po husarsku wojowania. Bo przecież w ich to właśnie garści dowódców leży przede wszystkim uszykowanie wojska, wyznaczenie dogodnego dla wykonania szarży terenu, określenie całej taktyki, ale tak naprawdę wykonanie owego piorunującego uderzenia husarii, które może roznieść szyki każdego przeciwnika, wykonywał żołnierz. Nie prosty żołnierz, bo w skład armii husarskiej wchodziła elita szlacheckiej Rzeczypospolitej. Towarzysz husarski musiał być człowiekiem nie tylko mądrym, nie tylko pięknie do miłości ojczyzny usposobionym, ale nade wszystko bardzo bogatym. Bo ten sposób zaciągania chorągi husarskich, który ustanowiony został już za panowania króla Stefana Batorego, zakładał, iż na służbę do chorągi staje poczet rycerski, na czele jego towarzysz i do pięciu pocztowych. Ale koszt wyposażenia owego pocztu spada na barki oficjera. Pewnie wiele można by się nad tym rozwodzić, ale my dzisiaj wiemy już ze źródeł z pierwszej połowy XVII wieku. Wystawienie takiego pocztu w owym czasie stanowiło równowartość około 10 kg srebra. Nowoczesną walutę było to około 5 tysięcy złotych polskich. Gdybyśmy to porównali, tę kwotę z żołdem, który otrzymuje oficjer, czyli towarzysz, wynoszący w owym czasie około 40 zł kwartalnie, widać, że dysproporcja jest niebywała. No świadczy to już o tym, iż albo mogły być inne sposoby dorabiania na polu bitwy, na pewno wszystkie wziątki, które można było wziąć z pokonanych wrogów, ale nawet wszystko bez wątpienia ta cnota, która ożywiała
umysłu i serca Polaków. Gdybyśmy znowu porównali te bodźce psychiczne, które decydują o pozycji żołnierza chociażby z armii zachodnioeuropejskich. Tam się liczy oczywiście dążenie do rangi, do prestiżu. U nas też. Ale to nie było najistotniejsze. Najważniejszą cnotą Polaków była przede wszystkim miłość ojczyzny, czyli miłość wolności. A miłość ojczyzny była tożsama z wolnością własnego folwarku i dworu. I tak rozszerzając krąg, nie dziwić się trzeba, iż żołnierze z Prus Królewskich bardzo często udawali się na wyprawy w obronie Kresów Południowych Rzeczypospolitej, stawali pod Trocinem, pod Beresteczkiem. Zatem i uczciwość, i cnota żołnierska, a nade wszystko wyjątkowa sprawność orężna, która naszych przodków charakteryzowała, była podstawą owego wielkiego sukcesu ustali. Warto też wspomnieć, iż ten geniusz nasz zasadzał się również na tym, iż potrafiliśmy wykorzystać to, co jest najpiękniejsze, najlepsze i najbardziej skuteczne i wśród naszych sojuszników, i wśród naszych wrogów. Bo nie byłoby, drodzy moi polskich husarii, warto tu również o tym przypomnieć, gdyby nie doświadczenie naszych wspaniałych braci z południa Europy, głównie Serbów, a później Węgrów, którzy doświadczeni z naciskiem państwa tureckiego wojowali tam nieustannie. No a niestety, najpierw Serbowie w bitwie pod Kosowym Polem, później po śmierci króla węgierskiego Macieja Korwina odnaleźli tylko jedno miejsce, jedno przedmurze chrześcijaństwa, którym mogli swoją misję obrony swojej ojczyzny czynić dalej żywą. To była najważniejsza Rzeczypospolita. Pojawiły się pierwsze kołowie zaciężne owych żołnierzy zwanych albo racami, albo gusarzami, albo husarzami już u schyłku wieku XV, początku wieku XVI. Wiemy dokładnie, iż pierwsza decyzja Sejmu o zaciągu trzech pierwszych chorągwi węgierskich jako jeszcze jazdy lekkiej, co jest istotne, miała miejsce w roku pańskim 1503. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że ten wzór wojowania był zupełnie odmienny od tego, co czyniła cała zachodnia Europa. I nie daj Boże, gdyby mnie to spotkało, pewnie my byśmy to uczynili. Otóż wobec rozwoju broni palnej, dawny etos rycerski w zażywaniu ciężkiej zbroi, ciężkiej kopii i pokonywaniu nieprzyjaciela w szarży odszedł z zapomnienia. My pewnie byśmy to tracili też. Ale owi nasi bracia z południa przybyli do nas jako jazda lekka, udzielali, o, mniej więcej tak jak ja, pozbawieni uzbrojenia ochronnego, czasami w lewej ręce duża, drewniana, symetryczna tarcza przystrojona piórami, a w prawej dłoni królowa, przyszła królowa polskiej husarii, czyli kopia. Kopia, która była wtedy jeszcze o wiele krótsza. Dopiero kiedy trafiła do Rzeczypospolitej, w szczególności po naszym pięknym doświadczeniu w pierwszym skutecznym użyciu tejże husarii w bitwie pod Oszą w 1514 roku. Bitwa wielce istotna, bo ona tak naprawdę na prawie 70 lat zatrzymała marsz Moskwy na zachód. W tejże bitwie owe lekkie roty husarskie sprawiły się tak niesamowicie skutecznie, iż, jak rzekliśmy, król Stefan Batory już w pierwszym roku z tego panowania wydał dekret nakazujący najpierw swojej gwardii królewskiej, a później inszym baroniom husarskim rusz służyć na modłę jazdy ciężkiej. Zatem